Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu online w dniu 12 października 2020 roku. Informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej w Żywcu jest transmitowane przez kanał YouTube i nagrywane na żywo. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest miasto Żywiec, reprezentowane przez burmistrza miasta Żywiec. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie artykułu 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biurze Rady i na stronie internetowej BIP miasta Żywca. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza miasta Żywca Antoniego Szlagora wraz z pracownikami, panią wiceburmistrz Małgorzatę Bieszczat, pana wiceburmistrza Marka Czula, panią skarbnik Bogusławę Gardaś, panią sekretarz Małgorzatę Sanetę. Dobry. Jest z nami również pani Anna Czerwińska. Dołączy do nas pan mecenas Przemysław Klapiński. Bardzo serdecznie witam mieszkańców, wszystkich, którzy oglądają nas w systemie online. Witam panie i panów radnych. Pozwolą państwo, że odczytam listę obecności. Bardzo wszystkich proszę o przedstawienie się, podniesienie ręki i odpowiedzenie na mój sygnał, czy dany radny jest obecny na sesji. Pan radny Bogusław Bogacz. Dzień dobry. Pan radny Robert Brączek. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Mirosław Figura. Czy pan radny Mirosław Figura nas słyszy? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Mariusz Frukacz. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Grzegorz Glas z powodów osobistych jest nieobecny. Pan radny Grzegorz Głazowski. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pani radna Edyta Gowin. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Radny Jarosław Gowin, jestem obecny. Pan radny Krzysztof Greń. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Adam Jurasz. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Marian Kastelik. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Tomasz Kotajny. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Judyta Leśko. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Andrzej Maciejowski. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Krzysztof Marszałek. Witam ponownie, jestem. Dzień dobry. Pan radny Piotr Stasica. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Paweł Szczepanik. Dzień dobry Państwu, jestem. Dzień dobry. Pan radny Leszek Szpila. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Tadeusz Czop. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Andrzej Widzyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pan radny Marcin Wróbel. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zgodnie z listą obecności w obradach nadzwyczajnej sesji bierze udział 20 radnych i tym samym obrady są prawomocne. Przystępujemy do drugiego punktu. Pierwszym punktem było otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Kolejnym punktem jest zatwierdzenie porządku obrad. Bardzo proszę o porządek obrad na ekrany monitorów. Szanowni Państwo, porządek obrad mają Państwo wyświetlony. Z tym porządkiem obrad można było się zapoznać dużo wcześniej. Każdy z Państwa otrzymał porządek obrad na swoje skrzynki, na maile. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Zatwierdzenia porządku obrad. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o naciśnięcie, podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę, aby w tle wyłączyć głosy, które do nas dochodzą. Szanowni Państwo, głosowało 20 radnych. 20 radnych było za zatwierdzeniem porządku obrad. Porządek obrad został zatwierdzony. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer XL1289/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt uchwały mają Państwo wyświetlony na ekranach monitorów. Uchylamy tą uchwałę, ponieważ będziemy podejmować nowe uchwały. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie komisji i na wspólnym posiedzeniu komisji zarówno ten punkt, jak i wszystkie punkty, które dzisiaj mamy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, były bardzo szczegółowo omawiane. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pana burmistrza, proszę bardzo, panie burmistrzu, o wprowadzenie. Halo? Proszę bardzo, panie burmistrzu, proszę bardzo. Po odbytym przetargu pierwszym, który unieważniliśmy, ponieważ no, nie mamy tyle pieniędzy w systemie. Proszę o zdjęcie uchwały. Chcą również nie obciążać mieszkańców nadmiernym wzrostem stawek za odpady komunalne. Moja propozycja, którą przedstawiłem na komisji pani radnej, radnych Rady Miejskiej, była taka, że podwyższamy tylko stawkę o inflację. Obejmujemy systemem jednostki wszystkie miejskie, również cmentarze. Natomiast przedsiębiorcy będą spisywali umowy indywidualne na odbiór odpadów komunalnych. Również ograniczamy liczbę opon na jedną deklarację do 4 sztuk i po prostu podnosimy zadomki letniskowe opłatę o złotówkę i obniżamy dofinansowanie z 2 zł do złotówki za bio. To pozwoli nam dla wszystkich innych mieszkańców i dla całej zdecydowanej liczby mieszkańców naszego miasta na ograniczenie podwyżek, które no, związane są z wieloma sytuacjami dotyczącymi sytuacji w naszym kraju, no, różnych podwyżek energii elektrycznej, minimalnej płacy, opłat środowiskowych, jak również firm, które odbierają od nas RDF-y i te wszystkie inne. Tak się wydarzyło, proszę Państwa, że kiedyś płacono nam za makulaturę, płacono nam za butelki, płacono nam za wiele rzeczy. Dzisiaj tak się system cały gospodarką odpadami przetworzył, że to my teraz musimy płacić za to, żeby ktoś to od nas wziął. Aby nie było drastycznych, żadnych takich podwyżek, dlatego też tylko inflację zaproponowałem, która wynosi 3,9 i ta inflacja spowoduje tylko wzrost opłaty o złotówkę dla osób. Dziękuję bardzo. Pozwolą Państwo, że odczytam stanowiska komisji. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 17 głosach za,
dwóch głosach wstrzymujących się. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos dodatkowo przy tej uchwale? Jest taka możliwość. Proszę bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki i zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, głosowało 20 radnych, 19 było za. Jedna osoba, jeden radny się wstrzymał od głosu. Dziękuję. Uchwała została podjęta, czyli uchylona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. A kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od instytucji gminnych, jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych miasta Żywca od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terenów cmentarzy. Mamy uchwałę już wyświetloną na ekranie monitorów. Bardzo bym prosił o takie krótkie wprowadzenie co do tej uchwały tylko pana burmistrza. Tak jak już pan burmistrz wcześniej powiedział, zmieniamy te uchwały bardzo minimalnie i tą uchwałę podejmujemy, która się tyczy dokładnie właścicieli domków letniskowych oraz nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jak i również tereny naszych cmentarzy. Dziękuję. Pozwolą Państwo, że odczytam stanowiska komisji, jak również w przypadku poprzedniej uchwały. Ta uchwała była bardzo szczegółowo omawiana podczas dzisiejszej komisji Rady Miejskiej w Żywcu. Stanowiska komisji. Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 18 głosach za oraz jednym głosie wstrzymującym się. Takie są stanowiska komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos przy tym punkcie tej uchwale? Proszę bardzo, jest taka możliwość. Nie widzę nikogo, nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki oraz potwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję za udział w głosowaniu. Szanowni Państwo, głosowało 19 radnych. 19 radnych było za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały
mają Państwo wyświetlony na ekranach monitorów. Pozwolą Państwo, że w międzyczasie przeczytam stanowiska komisji. Jak również ten punkt był bardzo szczegółowo omawiany podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia komisji i komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 15 głosach za, jednym głosie przeciwnym, dwóch głosach wstrzymujących się. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos przy tym projekcie uchwały? Również, tak jak wspominałem, bardzo szczegółowo został ten projekt uchwały omówiony podczas dzisiejszego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 20 radnych, 20 radnych było za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejnym punktem naszej nadzwyczajnej sesji jest punkt wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Bardzo proszę o planszę z projektem uchwały na ekrany monitorów. A ja pozwolę Państwu, że przeczytam stanowiska komisji. Tak jak poprzednie uchwały były bardzo szczegółowo omawiane podczas dzisiejszego posiedzenia komisji i komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 15 głosach za, dwóch głosach przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących się. Projekt uchwały mają Państwo wyświetlony. Szanowni Państwo, tak jak Pan Burmistrz wspominał, zmiana jest o inflację. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie jeszcze? Pozwolą sobie Państwo, że podglądnę. Nikt się nie zgłasza. Wszystko zostało to, tak jak wspominałem wcześniej, szczegółowo, skrupulatnie omówione, więc przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Szanowni Państwo, głosowało 20 radnych, 15 radnych było za, dwóch przeciw, przepraszam, trzech przeciw i dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Tym samym uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego wspólnego posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej jest podjęcie uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w mieście Żywiec w roku szkolnym 2020-2021. I tak jak na początku wszystkich tych uchwał prosiłem pana burmistrza o wprowadzenie, bardzo proszę również o pana wiceburmistrza Marka Czula o krótkie wprowadzenie, a projekt uchwały mają państwo wyświetlony na ekranach monitorów. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jesteśmy ustawą zobligowani do określenia średniej ceny jednostek paliwa w naszym mieście. Chodzi o to, że nasze miasto, jak każde inne oczywiście, ma obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i albo realizujemy to poprzez zorganizowanie takiego dowozu, korzystając z firm, które tego typu usługi realizują, albo ewentualnie w niektórych przypadkach taki dowóz organizuje rodzic, jedzie swoim samochodem. I żeby wyliczyć ten zwrot kosztów właśnie takiego dowozu, potrzebne jest określenie średniej ceny jednostki paliwa w naszym mieście. Zostało to dokonane poprzez uśrednienie kosztów paliwa na wszystkich stacjach benzynowych w naszym mieście. W październiku to zostało zrealizowane. Proszę o przegłosowanie. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Można zdjąć już planszę. Tak jak wspominałem również na wspólnym posiedzeniu komisji, bardzo szczegółowo ten punkt również był omawiany. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jest taka możliwość zadać jeszcze jakieś dodatkowe pytanie. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o planszę. Jeszcze pozwolą państwo, że przeczytam stanowiska komisji. Jak wspomniałem, na wspólnym posiedzeniu komisji było to bardzo szczegółowo omawiane i komisja wspólna jednogłośnie pozytywnie głosowała, 20 radnych zaopiniowała projekt uchwały. I proszę o planszę z głosowaniem. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Szanowni państwo, głosowało 20 radnych. 20 radnych było za, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tym samym zbliżyliśmy się i dotarliśmy do punktu 8. Punkt 8 to jest zakończenie obrad na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Bardzo serdecznie wszystkim państwa dziękuję za udział w tej nadzwyczajnej sesji dodatkowej, którą musieliśmy przeprowadzić ze względu na pilność sprawy odnośnie przetargu gospodarki odpadami. Dziękuję wszystkim za udział. Jeszcze raz przypominam o jutrzejszym pogrzebie taty naszego kolegi radnego. Mimo tak brzydkiej pogody, aury, życzę państwu dużo zdrowia i łagodnego, miłego uśmiechu i wszystkiego najlepszego. Spotykamy się ponownie na koniec miesiąca zgodnie z naszym planem, rozkładem. Komisja wspólna oraz bieżąca sesja Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.